Radio Kwidzyniaków. Tym razem dwa tematy dotyczące zdrowia poruszone na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Posłuchajmy i ocenimy. Pani Jolanta Ważna, proszę. W tym miejscu chciałabym po raz kolejny zapytać Pana, bo to jest... Nawet nie ma kiedy porozmawiać trochę dłużej. Panie Przewodniczący, z jakiego powodu po raz kolejny zwołuje Pan sesję Rady Miejskiej w formie online? Potwierdzam, miesiąc temu miałam przyjemność rozmawiać z Panem telefonicznie. Rozmawialiśmy i wydawało mi się, że od miesiąca września, ale to oczywiście nic Pan nie potwierdzał. Tak potwierdzam, nie było rozmowy, że na pewno, ale wspominał Pan, że prawdopodobnie w miesiącu wrześniu w formie stacjonarnej ruszymy ze spotkaniami, zwoływaniem komisji. Nie udało nam się to w miesiącu wrześniu. Kolejny miesiąc mija, kolejny raz zwołuje Pan sesję w formie online. Proszę mi powiedzieć, z jakiego powodu? Bo trudno jest mi i mieszkańcom również zrozumieć, dlaczego nasza Rada Miejska swoje sesje odbywa w formie online, a sesje na przykład powiatu, sesje Rady Sejmików Wojewódzkiego, odbywają się imprezy na hali sportowej, w kinoteatrze. Mogą się odbywać w formie stacjonarnej, przy zachowaniu oczywiście wszystkich spraw związanych oczywiście z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem, a nasza sesja Rady Miasta i nasze komisje po raz kolejny, to jest kolejny miesiąc, gdzie one się odbywają w formie online. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, już bardzo króciutko przeanalizowałam raporty zakażeń koronawirusem w powiecie kwidzyńskim i w gminie miejskiej Kwidzyn. Bardzo szczegółowo to jest na stronie gov.pl. I pozwolę sobie tylko powiedzieć od miesiąca czerwca, a mam wszystkie od początku. W czerwcu liczba osób objętych kwarantanną w powiecie kwidzyńskim, już wzięłam nawet powiat kwidzyński, to 82 osoby, ale liczba testów z wynikiem pozytywnym 0. 31 lipca tego roku liczba osób objętych kwarantanną 97, liczba testów z wynikiem pozytywnym 0. W sierpniu mieliśmy liczbę testów z wynikiem pozytywnym 1 osoba, ale za to były tylko 43 osoby objęte kwarantanną. Sprawdziłam przed sesją, dzień dzisiejszy, 27 wrzesień. Liczba osób objętych kwarantanną 39, liczba testów z wynikiem pozytywnym 0. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o odpowiedź. Trwa epidemia, każdy przewodniczący odpowiada za to, co czyni z daną komórką, w tym wypadku Radą Miasta. Odpowiem tak jak na komisji statutowej. Ja nie wyobrażam sobie 10 godzin siedzieć w maseczce i wszystkich Państwa do tego zmuszać, gdzie jesteśmy zobligowani, można tak powiedzieć. A poza tym trwa cały czas epidemia. To, że akurat omija nasz powiat, to może właśnie zasługa tego, że jesteśmy tak ostrożni. Tylko tyle umiem odpowiedzieć. Nie wykluczam oczywiście, że wrócimy do stacjonarnego spotkania, ale na pewno nie w najbliższym czasie, gdzie jesień pokazuje swoje oblicze coraz mocniej. To widać nie tylko w COVID-zie, ale w wszystkich innych chorobach. Ach, te cenne zdrowie. Wszyscy się troszczymy o te nasze zdrowie. I dowodem na to niech będą dwa wnioski złożone przez radną Justynę Kozłowską i Marka Sidora dotyczące naszego szpitala. Co ważniejszego jest jak zdrowie? Czy Państwo wiecie, jaka jest sytuacja w tej chwili, w momencie, kiedy oddział pediatryczny jest nieczynny? W jaki sposób są przyjmowane matki z dziećmi? Jak to wszystko jest załatwiane? Na co mogą liczyć? Czego mogą się spodziewać? Państwo powinniście sami wyjść z taką inicjatywą, z taką informacją, żeby pokierować, jeżeli są takie przypadki, co te matki z dziećmi mają zrobić, w jakim kierunku się udać. Czy do szpitala, czy na SOR, czy gdzie indziej. A pan mi dzisiaj mówi, że pan jeszcze poczeka miesiąc i wtedy udzieli mi pan informacji, być może jeszcze niepełnych? To jest oburzające. I bardzo proszę mimo wszystko o jakąkolwiek reakcję. Wniosek czwarty pana Marka Sidora dotyczący informacji o sytuacji w spółce Zdrowie i Szpital Miejski Kwidzyn. Niech wynik głosowania będzie całym komentarzem odnośnie troski o nasz stan zdrowia.
10 głosów za, 11 przeciw. Stwierdzam, że wniosek został niestety odrzucony. Radio Kwidzyniaków.